przywołajmy pudełko. Mam podpisany pak z replikami. Zobaczmy, co tu mamy. Najtańsza replika z elektrycznym lobakiem. Specna serii G. Dużo do tego, ale najpierw wyciąg do czyszczenia i wypychania kuleczki. Instrukcja z kodem QR. Kolejna instrukcja. I naklejki. Z gietą, także na plus. Słabsza sprężyna M90, ale to już znamy doskonale. High cut. Szkoda, że nie mid cut. Tego wiadomo, nie jemy. I nasza gietunia. Przyjrzyjmy się, jest bliska. Mamy BSG36 w wersji C z kolbą teleskopową, czyli taką, gdzie możemy sobie wyregulować jej długość oraz w razie czego złożyć ją na bok. Natomiast jeden minusik jest taki, że kolba zatrzaskuje się tylko wtedy, kiedy mamy ją na najmniejszym stopniu rozłożenia. Wtedy możemy faktycznie ją przycisnąć. Zaczepiamy tu o plastik. I gotowe. Kolba jest zatrzaśnięta. A żeby ją otworzyć, należy dać całą kolbę trochę do góry i odsunąć na bok. Dzięki temu elementowi kolba się zatrzaskuje. Mamy tutaj również ogumowanie, całkiem wygodne, aby replika nam się nie ślizgała na dołku strzyckim, oraz ogumowanie jako bakę policzkową. Widać, że mam policzek? Widać. Super. W kolbie mamy jeszcze wycięcia na piny, ponieważ jeżeli chcemy replikę rozłożyć, wybijamy na przykład pin i wtedy, żeby go nie zgubić, nie chować po kieszeniach, możemy go po prostu włożyć tutaj. I mamy jedno pewne miejsce, on nam stąd nie wypadnie. Bardzo fajne, bardzo przemyślane. W pudełku jest jeszcze chwyt, też go przywołam. No właśnie, czegoś brakowało. Także specynka w zestawie też daje chwyt, co jest super, bo w ich seriach Edge, na przykład M4, też dają krótki chwyt TD. Bardzo fajnie, że pamiętali o nim przy giecie. Ucho zawieszenia jest z lewej strony repliki, o tutaj jest dziureczka, a z przodu mamy aż dwa ucha zaczepienia, więc czy chcecie z tej strony, czy z tej strony, nie ma najmniejszego problemu. Teoretycznie możecie spróbować u góry kolby zaczepić zawieszenie, ale jeżeli za mocno pociągniecie, to możecie połamać przycisk, także z tym delikatnie. Gieta ogólnie jest przyjazna dla prawo- i leworęcznych, ponieważ mamy tutaj na przykład zdublowany selektor ogień. Zabezpieczony, ogień pojedynczy, ogień ciągły. Bardzo wygodne i praktyczne. A zrzut magazynka jest wygodny pod kciukiem. Zarówno dla praworęcznych, jak i dla leworęcznych. Mamy tutaj spuścik, który ma zamontowany mikroswitch w gearboxie. To jest ten dźwięk. Więc nie mamy tutaj klasycznej kostki stykowej, więc nie musimy się martwić o przepalanie styków. Bardzo fajna rzecz. W zestawie jest high cut na około 400 kulek. Oczywiście jak to w gietach, możemy zamontować adapter na magazynki M4 i wtedy będzie o wiele łatwiej pożyczyć Wam magazynki od Waszych ziomków z ekipy, jeżeli strzelają ze standardowymi M4-kami. Wtedy jest tutaj taki przycisk i wyjmuje się magazynek, nie używa się tego tutaj obecnego. Obok spustu mamy również jeszcze rzut, aby sprężyna nie była ubijana. Kiedy skończymy strzelać, po prostu go naciskamy do góry i wtedy sprężyna nam się rzuca. Super sprawa. Z ciekawości tak wygląda zamontowane gniazdo na magazynki M4. Bardzo ciekawie to wygląda i tu używamy zwalniacza magazynka, ale bardzo ważne jest, żeby ta przejściówka, ten adapter był tak samo stworzony jak oryginał, ponieważ jak widzicie, to jest taki wystający kominek i on doprowadza kulki do komory chowa. Ten niestety tego nie ma. Są takie adaptery różnych producentów, jest od GE, jest właśnie od Specny, jest od JG, od Aresa. Ważne jest, żeby był kompatybilny z oryginalnym. Po ociągnięciu dźwigni przeładowania, zarówno po prostu do tyłu, jak i tutaj na prawą stronę, żeby było wygodniej, albo może być też z lewej, pokazuje nam się komora chopa i możemy regulować chopka. Najwygodniej z prawej strony, ale jeżeli bardzo chcecie, od góry też jest widoczna. Jako że mamy tutaj działający elektryczny blobek, czyli po każdym strzale zamek nam będzie latał, nie można go zablokować w tylnym położeniu, tak jak to jest w klasycznych gietach, że tą część dźwigni przeładowania dajemy w dół i się nam zatrzaskuje. Możemy to zrobić bardzo na siłę, ale jeżeli potem
tylko trochę ruszymy repliką, no to sama się zwalnia. Czyli tutaj typowo odciągamy dźwignię i regulujemy sobie hopka. Od góry klasyczne mechaniczne przyrządy celownicze, jak w haka, powiedzmy taki przeziernik z dwoma jastawami. Dosyć duże kółko, bardzo wygodne w celowaniu. Nie jest bardzo precyzyjne, ale jest z kolei niezwykle intuicyjne. I od góry szyna 22 RIS na zamontowanie dowolnego celownika. Raczej kolimator, to jest wersja z krótką lufą, więc tutaj luneta niekoniecznie. Bardziej kolimatory. Odcinki może nie. Dwa kawałki. Kawałki? Szynki, kawałki, nie. Po prawej i lewej stronie mamy kawałki szyn RIS, gdzie możemy zamontować na przykład latarkę czy laser. Chociaż lasera się już rzadko używa, to generalnie mamy po prostu obydwa miejsca takie same, tej samej długości mamy tą szynę. Od dołu chwyt, który jest w zestawie, już został zamontowany, ale gdybyście chcieli inny, bardziej skośny, też jest taka możliwość. Aby dostać się do wtyku do baterii, musimy wybić przedni pin. Włożymy go sobie do kolby, żeby nie zapomnieć. I zdejmujemy do przodu. I widzimy wtyczkę, małą tamiję. Tutaj mamy miejsce na schowanie akumulatora. A jeżeli byśmy chcieli zmienić tłumik płomienia, który, co ciekawe, jest stalowy, to tutaj musimy mocno go odkręcić. I pokazuje nam się standardowy gwint 14 lewoskręt. Podepniemy sobie 7/4, żeby zobaczyć, jak działa blobek. Oczywiście tutaj nie ma kulek, także nie bójcie się. Tak to właśnie działa przy ogniu pojedynczym. A przy ogniu ciągłym robi robotę. Jeżeli chodzi o siłę tego blowbacku, nie urywa wcale łap. To nie jest tak jak w palnej, ale jednak miło to krakocze. Trzymam replikę dosyć mocno do siebie i widać, że ona też pracuje. Całkiem fajnie. Jak widzicie, zamek potrafi zostać w tylnym położeniu. To dlatego, że blowback jest zależny od napięcia sprężyny. Właśnie wtedy potrzebujemy tego zrzutu antyrewersalnego. Wciskamy go do góry. I jak usłyszeliście, sprężyna została całkowicie zrzucona i dlatego dźwignia przeładowania już jest w przedniej pozycji. Pamiętajcie o tym, nie zostawiajcie jej tak napiętej. Aby napełnić fabryczny magazynek, tutaj od góry otwieramy sobie klapeczkę i wsypujemy kulki. Magazynek jest półprzezroczysty, więc widzicie stan jego napełnienia. A następnie podkręcamy zębatkę, jak to w każdym high-cupie. Magazynki G36 mają to do siebie fajnego, że można założyć jeden o drugi i są połączone z sobą. Więc potem przy wymianie jest bardzo fajny myk. Tylko trzeba było jem. Aha. Więc jak widać, mam zamontowany pierwszy. Jeden wyjmuję, załączam drugi. Bardzo łatwa sprawa, ale co ważne, raczej zepnijcie to sobie jeszcze jakimś zipkiem albo taśmą, żeby po prostu zahaczając jednym magazynkiem gdzieś o jakąś część budynku czy gałąź w lesie, żeby tego nie urwać, bo to są niestety tylko plastikowe zaczepy. Bardzo fajny wymysł, ale ostrożnie z tym. Ponieważ mamy tu szybką wymianę sprężyny, to pokażę Wam, jak to zrobić. Najpierw musimy wybić pierwszy pin. Przeważnie siedzi dosyć ciasno, także raczej zróbcie to z jakimś wybijakiem i młotkiem. I warto sobie pomóc kombinerkami. Pin, żeby nie zgubić do kolby. Otwieramy ją i następnie wyjmujemy tutaj część plastiku wraz ze sprężyną. To ona odpowiada za powrót blobeku. I używamy śrubokręta płaskiego, najlepiej jak najszerszego, aby odkręcić prowadnicę sprężyny. Przy okazji warto jej nie zgubić. Taka oto zaślepka, a następnie bierzemy klucz imbusowy. Imbus numer 6 wciska w prowadnicę. Przekręcam o 90 stopni. I jestem w stanie wyjąć całą prowadnicę sprężyny i sprężynę. Także tu jest zamontowana mocniejsza, w razie czego zakładamy słabszą do CQB i mamy replikę na dwie miejscówki.
My będziemy chronować na oryginalny, więc zakładamy z powrotem oryginalny. I zanim będziecie dokręcać z powrotem tą zaślepkę prowadzący sprężyny, upewnijcie się, że trafiliście prawidłowo w gwint, że go nie zjedziecie, bo wtedy utracicie gwarancję, jeżeli go rozwalicie sami. Z powrotem sprężyna wraz z zaślepką. Zamykamy sobie kolbę, żeby było wygodniej. Ona musi tu wejść pod góry. Ma tutaj wystający kawałek elementu metalowego, który po prostu wciskamy do góry. Pyk. Jebaństwo. Pana z powrotem pin. Jeżeli nie wchodzi wam ten pin, nie używajcie zbyt dużo siły, tylko poruszajcie trochę chwytem pistoletowym. Być może coś tam się nie dopasowało. Ma to w miarę lekko wejść. I gotowe. No to podłączamy i strzelamy. My zamontujemy tutaj lipo 7.4 2200 pojemności od firmy Nitro. Link znajdziecie w opisie. Przy wkładaniu uważajcie na kable, żeby ich nie przeciąć, bo wtedy może dojść do spięcia. Najlepiej jest kabelki schować z przodu, tutaj obok. O! A akumulator na płasko. Jeżeli chowacie akumulator, uważajcie na kable. Nie przetnijcie ich, bo wywołacie spięcie. Najlepiej jest je tutaj generalnie schować, przytrzymać akumulator do siebie i następnie nałożyć front z dbałością o wszystkie detale baterii. Zatrzaskujemy i używamy pinu. Zatrzaśnięty, zobaczmy, sprawdźmy. Ekstra. Nałóżmy tutaj dodatki i postrzelajmy. Dieta specy na mocniejszej sprężynie. 354 354 353 352. Całkiem nieźle, chociaż limity takie cegubowe bym powiedział. Zobaczmy więc jak na pojedyncze. Daję radę. A do full auto podkręcimy high capa. I teraz łognia. Zobaczmy kompatybilność innych producentów. Najpierw Tornado. Bez zarzutu. Dimac. No nie wszedł. Tylko porządnie go dobijcie. Zobaczymy jeszcze Dimaga, ale on coś lubi wypadać. No nie, jeżeli tak łatwo wychodzi, pomimo dużego dobicia, no to jest szansa, że go wyszarpiecie i zgubicie podczas strzelania, także mimo, że teoretycznie pasuje, nie trzyma się najlepiej. A raczej bym został przy dodatkowym Tornado. No, zdecydowanie lepiej. I mamy nasz Gearbox V3 od Specny serii G. Tu widzicie właśnie cały mechanizm zwolnienia antyrewersala, dajemy do góry i następnie wajcha zwalnia antyrewersal. Bardzo ciekawe, nietypowe. Mamy też tutaj listwę
selektora ognia, która nie jest standardowa, jest trochę inna. Na przykład taką od SHS-a niestety nie zastąpicie bez przeróbek, chociaż nie wiem, czy nawet z przeróbkami również by zadziałała. A łożyska, jakie tutaj mamy, to mamy dwa ślizgowe oraz jedno kulkowe. A łożyska mają 7 mm. A tu mamy element, który odpowiada nam za przesuwanie się naszego elektrycznego blowbacku. Gdybyśmy z jakichś powodów nie chcieli jednak mieć tego ruchomego zamka, to w takim przypadku wystarczy odkręcić śruby i następnie ten element po prostu wyjąć i złożyć gearbox bez niego. Nie powoduje to żadnych uszkodzeń, żadnych zmian w gearboxie, po prostu nie będzie się mieć ruchomego zamka. To wszystko. Także w razie czego tego się pozbywacie. Zobaczmy, co mamy w środku. I otwieramy i widzimy cały nasz gearbox. Najpierw tak, zębatki antyrewersa na bok, zwolnimy sprężynkę listwy pychacza i zobaczmy. O dziwo, tłok ma wszystkie plastikowe zęby oprócz ostatniego. Nie spodziewałem się tego w giecie specny i ma dosyć nietypową głowicę tłoka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem otworów wentylujących, ale żadnego ringa prowadzącego. Ciekawie to wygląda. Spodziewałem się czegoś bardziej niebieskiego. Głowica tłoka niestety nie ma łożyskowania, ma taki charakterystyczny kawałek metalu, który często był w Gietach JG. Baczmy pneumatykę. Cylinder jest typu zero. Ma pełną dawkę powietrza. Nie wiem, czy przy tak krótkiej lufie to dosyć dobry wybór. Głowica cylindra z jedną uszczelką i dosyć twardym zderzakiem. Dysza jest plastikowa, bez żadnej dodatkowej uszczelki. Zobaczmy, czy układ przejdzie test strzykawki. Troszeczkę ucieka nam na głowicę tłoka. Także moim zdaniem uszczelkę bym wymienił tutaj na początek, albo najchętniej tak naprawdę głowicę tłoka, a najchętniej głowicę tłoka wraz z tłokiem. Nie spodziewałem się tego w specji. Zobaczmy, jak będzie zachowywała się szczelność układu z założoną dyszą. Więcej nic nie ucieka niż na głowicę tłoka i z wysuniętą. Tak samo, więc szczelność ucieka nam tylko na głowicę tłoka. Zobaczmy inną głowicę tłoka. Wtedy, jeżeli mamy pełną szczelność na głowicę tłoka, to jest bardzo szczelnie. Ewentualnie, tak się zasłuchuje, jakaś minimalna ilość tylko ucieka nam na dyszy, ale tak naprawdę jest to w pełni akceptowalnie. Także o ile dysza, mimo że bez uszczelki, przejdzie też strzykawki, głowica cylindra również, tak niestety tłok z głowicą tłoka, moim zdaniem, do wymiany. Zębatki to są klasyczne spieki. Nie mamy tutaj żadnego konkretnego nawet opóźniacza popychacza, chociaż całkiem fajnie są ze sobą zgrane. Są troszeczkę fajnie wyprofilowane niż tych klasycznych JG. I kręcą się nawet nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj tylko łożyska ślizgowe i jedno kulkowe. I mamy tutaj właśnie nietypowy system aktywacji, więc jeżeli będziemy chcieli go wymieniać bądź zastępować, to zwróćcie uwagę, w jaki sposób wygląda i jak to wszystko działa. Na pewno w żadnym standardowym AK tego nie znajdziecie, ani wiecie. Dlatego porównałem do AK, bo AK również jest gearboxem V3. A silnik nie ma żadnych konkretnych oznaczeń. Magnesy są ok, szału nie ma, ale też nie jest tak cienko. Także silnik możliwe, że nawet bym na początek zostawił. Bardziej bym zajął się pneumatyką. A długość dyszy to 24,9 mm. A luzy na zębatkach? Wiesz co, tu nie chcę sprawdzać, bo że boję kurna tego. Oczywiście jeżeli mamy łożyska ślizgowe w stokowej replice, to tak jak widzicie, luzy na zębatkach niestety będą i nie kręcą się za dobrze. Jakiegoś konkretnego dużego oporu nie ma, ale kręceniem zębatek bym tego nie nazwał. Także warto byłoby wymienić przede wszystkim łożyska na kulkowe i dobrze to spodkładkować. Złóżmy całość i podsumowanko. Podsumowując, Gieta Specny, no to jest najtańszy EBB AEG na rynku, moim zdaniem. Całkiem ciekawa konstrukcja, no i Gieta jednak ma co do siebie, że mimo że jest duża i szeroka, to jednak jest naprawdę wygodna. Chwyt ma fajny, tutaj wcięcie na magazynek pod dłoń również jest bardzo przyjemne, pod bardzo dobrym kątem. No Gieta generalnie jest naprawdę na początek spoko. Może nie jest taka smukła jak M4, ale ergonomiczna jest bardzo. I przyjazna dla leworęcznych.